Z tego, co widzę, już jesteśmy live. Witam serdecznie raz jeszcze naszych gości i gościnie. Z tej strony Mateusz Witkok, Polski GameDev.pl. No i pomówimy sobie dzisiaj z powracającym Damianem Pawlakiem z Firdemic. Cześć wszystkim. Krzysztofem Królem, przedstawicielem Seven Levels. Cześć Mateusz, cześć wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać głośno i wyraźnie. Okej, jest dobrze. Oraz Krzysztofem Kostowskim, Playway. I Maciejem Hebdą, Huge Games. Cześć, cześć wszystkim. Panowie, pomówiliśmy podczas poprzednich paneli o tym, czym się transakcje M&A mogą skończyć. To znaczy można skończyć jak People Can Fly jako studio outsourcingowe, przynajmniej przez pewien czas można zaprzestać działalności jak Bullfrog pod kuratelą Electronic Arts, ale może skupmy się na tym, że fuzje, przejęcia mogą również uwolnić potencjał. I może powinniśmy rozpocząć od najbardziej chyba fundamentalnego, kiedy studio przejąć, a kiedy dać się przejąć. Może Krzysztof Kostowski, ponieważ widzę tutaj pewien namysł na czole. Studia przejmujące często firmy będą, dajmy przykład, Amazon czy Microsoft, spółki typu 30 cena do zysku w Ameryce będą zainteresowane zapewne przejmowaniem spółek w Polsce typu 10 cena do zysku, ponieważ będzie to wpływało pozytywnie na ich CZ-y, będzie je obniżało. Im niższy CZ, tym lepiej. My jesteśmy obecnie, moim zdaniem, niektóre spółki są na niskich CZ-ach, co jeszcze w 2020 roku było ciężkie do przewidzenia, czyli moment przejęcia. Tylko czy to jest moment dobry do przejęcia dla tych polskich spółek? Niekoniecznie. Czy warto dzisiaj inwestować z zachodu w Polsce? Mamy wczoraj informację o przyjęciu 8% Embracera przez podmiot saudyjski. Dla niektórych widać, że jest to dobry okres. CZ-y pospadały wielu spółek growych znacząco od 2 lat. No i część funduszy to wykorzystuje. Ktoś by powiedział, jak jest dobrze, to dlaczego tyle spółek spada? No jest szukana wartość fundamentalna tych podmiotów, gdzie ten CZ najlepiej jakby się znajdował pewnie w granicach 20 cena do zysku. Polska jest tańsza, Ameryka jest droższa. Wczoraj chyba sprawdzałem cena do zysk dla Take-Two i tam chyba widziałem jeszcze powyżej 30, ale to jest specyfika też rynku. U nas jest, może być większe niebezpieczeństwo z tego rynku, więc jeśli trafiłem w pytanie, to taka była moja odpowiedź. Dobrze, to w takim razie do Macieja odbiję piłeczkę. Macieju, rozmawialiśmy wczoraj o przejęciach na rynku mobilnym i fuzjach. No i między innymi padł wątek ten Square Games, które no, rozgląda się bardzo intensywnie za sposobem, żeby no, ekspandować, żeby rozszerzyć działalność. No i zdaje się, że jeżeli chodzi o akwizycję użytkowników, no to trafiło na jakiś szklany sufit. Czy rzeczywiście? My też się rozglądamy, to znaczy jakby może dwie rzeczy bym rozróżnił, czyli jedna to jest kwestia pozyskiwania użytkowników i tempo wzrostu rynku gier mobilnych. Ten wzrost faktycznie nieco spowolnił czy przyhamował i może trochę możemy mówić o efekcie COVID-u czy pandemii, jakby tym, że ta bańka, nazwijmy to, może troszkę pęka i ten rynek będzie rosnąć nieco wolniej, więc jakby wszyscy szukają tych możliwości wzrostu nie tylko organicznego, czyli też przejęć. Moim zdaniem jakby ważny czynnik jest taki, zrobić dobrą grę mobilną jest niezwykle trudno i udaje się ułamek procenta. Jest kilkaset tysięcy gier na platformach, prawda, czyli na App Store'ach Apple'a i Google'a, tylko ułamek procenta tych gier osiąga przychody rzędu $1 milion czy więcej, więc z racji tego naprawdę niewielkiego odsetka czy małej szansy na sukces, no to studia i takie jak Ten Square czy jak my, oprócz rozwoju organicznego szukają też okazji do przejęć. Jakby tutaj pełna zgoda z wypowiedzią Krzysztofa. Jeśli wyceny spadają, no to wtedy te przejęcia stają się atrakcyjne.
Moim zdaniem dopiero niedawno to się gdzieś tam zaczyna dziać i dopiero od niedawna to widać. Ostatnie dwa lata no to jednak były dość wysokie mnożniki wyceny i stąd może nie było tak łatwo o atrakcyjne cele do przejęcia. A powiedzcie mi, a no to może w takim razie do Damiana skieruję piłeczkę. W przypadku, jeżeli dojdzie do takiego przejęcia, powiedzmy, że przez podmiot zagraniczny, polskiego studia, to czy te pieniądze zostaną w Polsce? Bo ja sobie mogę wyobrazić, że rzeczywiście tacy założyciele, członkowie zarządu wykorzystają know-how, który mają, założą coś zupełnie nowego, no i właściwie zdawałoby się będzie to z korzyścią dla Polski. No, jeśli mamy podmiot działający w granicach Polski, mamy tutaj kazus Flying Wildhawk, który został ostatnio przejęty przez Embracer, ale nie bezpośrednio, bo to było zrobione przez Koch Media, ze względów formalno-prawnych mi się wydaje. Wydaje mi się, że przez to jest troszkę łatwiej im operować. Jeśli posiadamy udziały w danej spółce powyżej 50%, to wiadomo, że my konsolidujemy wyniki finansowe takich spółek. Więc jeśli mamy grupę podmiotów pod swoimi skrzydłami firm, spółek, do których te pakiety mamy większościowe i konsolidujemy wyniki, to wiadomo, że te wyniki, jeśli spółki nie przynoszą strat, tylko zyski, wyglądają dużo lepiej w sprawozdaniu skonsolidowanym całej grupy. No, jeśli działalność działa w Polsce, jakby tutaj nie chcę do aż takich przyziemnych spraw się sprowadzać, żeby tutaj nie zanudzać słuchaczy, czyli podatkowych i tak dalej, no to wiadomo, że tutaj wciąż działalność operuje, jeśli działalność jest normalnie zarejestrowana w Polsce i to jest firma operująca w Polsce, no to wiadomo, podatki odprowadza w Polsce, więc jest to jakiś napływ do budżetu, więc to jest jakby powinno być na plus dla nas, dla obywateli, że prężnie się branża rozwija i to są wciąż spółki zarejestrowane w Polsce, jeśli tak jest. Tylko tak jak mówię, no może nie zawsze tak jest. Zależy, czy spółki szukają, nie mówię tutaj tylko o naszej branży, wiadomo, o jakichś takich wielkich korporacjach szukają ujścia czy jakiegoś raju podatkowego. W Europie coraz mniej już jest takich miejsc, gdzie można, że tak powiem, te podatki sobie obniżać, rejestrować spółki, ale no ja się nie spotkałem z taką tutaj u nas w polskiej branży sytuacją. Może dlatego, że to nie są jeszcze takie wyniki, takie pieniądze, dlatego te największe korporacje zawsze gdzieś tam uciekają, więc to jest na plus. Jeśli wchodzi, tak jak mówię, Flying Wild Hawk, oni mają teraz, no to są niesamowite plecy, tak? No Embracer to jest gruba ryba, a więc powinni być się też czuć bezpiecznie, ci pracownicy też powinni, jeśli kiedykolwiek mieli jakiekolwiek obawy co do biznesu czy przyszłości spółki, no bo wiadomo, opierając się, tworząc jedną, dwie, trzy gry, jeśli studio się podwinie noga przy takiej małej liczbie projektów, to może mieć wpływ istotny bardzo, jeśli ta sprzedaż nie jest zadowalająca, więc gdzieś tutaj postawię kropkę, żeby nie przedłużać. Jasne, ja bym tylko dodał, że oczywiście pracownicy zazwyczaj zostają i w ogóle studio przecież zazwyczaj zostaje w granicach kraju, więc jego członkowie, członkinie wciąż będą u nas kupować chleb, mleko i masło, a w dodatku budżet zostanie przecież zasilony i podatkami związanymi z samą transakcją, jak i z opodatkowania przychodu przez podmiot sprzedający. Krzysztof, powiedz mi, bo jesteś bystrym obserwatorem tego, co się na rynku dzieje, jakimi kryteriami się kierują podmioty przejmujące? Ponieważ rozmawialiśmy na poprzednim panelu, no chociażby Tencent inwestuje zarówno w spółki o już ugruntowanej renomie typu Bloober, ale też w maleńkie Exit Plan Games, czy w Parasite'a, który przecież jeszcze swojej pierwszej gry nie wydał. Rozumiem, że to było pytanie do mnie, tak? Tak, zacząłem dlatego od Krzysztof. Może to... Tak, jest dwóch Krzysztofów, dlatego... Oj, faktycznie. Przepraszam, do Krzysztofa Króla oczywiście oddaję ci już głos. To znaczy tak, mógłbyś powtórzyć pierwszą część pytania?
Tak, jakimi kryteriami właściwie się kierują kupcy? Ponieważ jako się rzekło, jeżeli chodzi o modus operandi Tencenta, to trudno mi je na przykład wyodrębnić. Wiesz co, no, tutaj ciężko jest też stwierdzić, ale z jednej strony może to być portfolio i może to być historia spółki, tak jak właśnie w przypadku Bluebera, gdzie tutaj Tencent objął ten pakiet mniejszościowy, ale może to być też pewna wiara w powodzenie projektów, które zapewne są analizowane przez takie firmy, które przejmują właśnie jak Tencent, które są przez nich analizowane i jakiś background tej mniejszej spółki, który gdzieś tam łączy się z innymi większymi studiami rodzimymi i to daje może niepewność, ale daje duże szanse na powodzenie, na sukces takiej spółki w momencie, kiedy dostanie ona dodatkowy zastrzyk gotówki właśnie od takiej dużej firmy przejmującej. Natomiast taka duża firma przejmująca znowu ponosi dość małe ryzyko, ponieważ aby przejąć niewielką spółkę w Polsce, przejąć czy powiedzmy stać się właścicielem jakiegoś większego pakietu, umówmy się, nie jest potrzeba, nie są potrzebne duże kwoty, często jest to zaledwie kilka milionów złotych, czy nie wiem, 2-3 miliony euro, dolarów i już wtedy stajemy się posiadaczami dosyć sporego pakietu i mamy wpływ na to, co takie mniejsze studio robi, a takie mniejsze studio ma przed sobą spore perspektywy i na pewno będzie chciało się też wykazać przed tym dużym inwestorem i będzie robić wszystko, aby zrealizować i swoje plany, i jednocześnie też mieć dzięki temu jak największe zyski. Ja tylko dopowiem, że rozbawiła mnie ta wypowiedź o zaledwie kilku milionach złotych ze względu na wysokość, a raczej niskość dziennikarskich wierszówek, ale to zupełnie na marginesie. No wiesz, nawiązywałem tutaj do tych przejęć światowych, gdzie no, idą w miliardy dolarów w tej chwili. Pełna zgoda. Natomiast muszę dopytać, jak istotny jest zespół i jego doświadczenie, zwłaszcza w kontekście polskim. To znaczy, mieliśmy już kilka przynajmniej sytuacji, kiedy na przykład po premierze zespół wygumkowywano. I tutaj głośny był na przykład kazus Moonlita, który po nieudanej premierze Deadliest Catcha no, odciął się od projektu. Nie ma go już na stronach Moonlita, nie ma go już w karcie katalogowej Steama, nie ma żadnej afiliacji Moonlitowej. Nie jest też tajemnicą, że podczas produkcji może się nawet kilkukrotnie podmiot odpowiedzialny za grę zmienić. I to może do Krzysztofa Kostowskiego. Jeśli chodzi o Moonlita, to było dzieło na zlecenie Ultimate'a i samo suportowanie tej gry, jakoś powiedzmy ta współpraca prawie się układała, więc zespoły poszły, więc tam wielkiego story albo inaczej, a patternu żadnego z tego raczej nie ukręcimy. Dlaczego czasem inne studia mogą, nie wiem, wyzbywać się danych produkcji swoich? Różne chyba tematy bywają. No, kto zaczął, kto jest deweloperem, często nim zostanie na karcie katalogowej, ten Deadly Sky rzeczywiście taki raczej przypadek, żeby ktoś, kto jest deweloperem, uciekał ze zlecenia i bez konsekwencji. No jesteśmy akurat w grupie, wszyscy działamy u mnie, więc jakoś staram się, żeby nie było później konsekwencji z tego powodu i tu też tak nie było. Ale jeszcze raz byś przypomniał pytanie, żebym wrócił do wątku. Jak istotny przy rozważaniu przejęcia jest zespół? No, zespół podstawa. Co prawda tutaj nie jestem idealnym ekspertem, bo praktycznie nie przejmuję, a zakładałem te zespoły od wielu lat. I chyba nawet no, przejmowanych zespołów, okej, no można powiedzieć przejęć. Nie, no nie mamy żadnych przejęć. Można powiedzieć, że wchodziliśmy do zespołów, które już wydały swoją pierwszą grę, ale to było raczej podniesienia kapitałowe niż przejęcia, więc my jesteśmy akurat jako PLW bardziej takim startup makerem czy startup inwestorem na pierwszej fazie,
który nie jest venture capitalem, bo później tych spółek nie sprzedaje, więc taki twór, który ktoś by powiedział bezsensowny, bo nieopłacalny. Jak już szukacie tego startupu, to jak venture capital, to dlaczego nie w 20 roku nie sprzedaliście 50 spółek za miliardy? No właśnie, bo nie za bardzo jesteśmy firmą handlową, tylko tworzymy te zespoły i moim celem akurat jest, więc myślę, że ktoś inny od przejęć mógłby się, bo ja chyba żadnego, ja nie miałem niestety żadnego przejęcia. Po prostu budujemy zespoły. Damian, jako że jesteś blisko związany z kolegami, koleżankami z Bluebird Teamu i z Parasite, powiedz mi, co może dać wkroczenie takiego inwestora jak Tencent tego typu studiom? Na tyle blisko, że muszę cicho mówić, żeby mnie nikt nie usłyszał za ścianę. Jeśli tutaj rozmawiamy o Blueberze, no to ta intencja i to, jak widzę też, jak obie strony współpracują, to jest pakiet 22% na wejściu, teraz to już chyba jest 20%. Znając Piotra Babieno, wiem, że no nie pozwoli sobie, że tak brzydko powiem, grzebać przy projektach, które oni mają. O czym trudno jest sobie wyobrazić, mówiąc, że taka firma ma pakiet 20% i to jest tak naprawdę w tej chwili największy akcjonariusz. Na pewno możemy w takiej sytuacji mówić o wsparciu know-how. Tencent i portfolio Tencenta to jest, no to jest gigantyczne portfolio i tak jak wspominałeś, mówimy tutaj i o małych spółkach, czyli o Parasite, Exit Plan Games, nie tylko z Polski, ale oni wchodzą na całym świecie mniejszościowymi pakietami, bo mamy ich inwestycje po 5%, po 10%. Mamy takie inwestycje jak właśnie w Bluebird 20%. No i pytanie, co to oznacza? Czy to jest takie zarzucanie przynęty i rozglądanie się, czy takie mniejsze? No i oczywiście oni mają takie podmioty, które należą do nich w 100%. No i oni znają, wiadomo, że może bezpośrednio nie prowadzą tych biznesów, które do nich należą, no ale mają takie portfolio i na pewno to jest wsparcie, tak jak może gdzieś tutaj nawiązałem a propos Flying Wild Hog, to jest takie wsparcie, że ma się takie mocne plecy inwestycyjno-finansowe, chociaż tutaj wydaje mi się, że Bluebird nie musi się o to martwić, bo z sukcesem The Medium i z kontraktami, które oni podpisali ostatnio, tutaj nie muszą się o to martwić, no ale pytanie, kto wchodzi właśnie i jakie ma zamiary, bo też o tym wspominaliśmy, ten temat narzucania, ingerowania w projekty. Tutaj ty przywoływałeś na poprzednim panelu specyficzne przykłady, co zrobić z jaką postacią, czy czego nie wkładać do gry, czy co po prostu włożyć do gry. Ale tak naprawdę, tak jak Tencent, przynajmniej mi się tutaj wydaje, to jest inwestycja z tamtego roku, więc chyba długo nie będziemy słyszeć żadnych komentarzy na temat tego, czy oni ingerują, czy nie ingerują. Ale ciężko mi jest powiedzieć tak naprawdę. Mówię, znając Piotra, ciężko by było się któremukolwiek inwestorowi tutaj walczyć, ponieważ te projekty, które oni stworzyli, zawsze było silno zakorzenione tutaj w Blueberze, w idei. No Medium to jest mocno prywatny projekt i idea, która powstawała dekadę tak naprawdę. Zresztą rodzinna, no przecież Marlena Babieno jest pomysłodawczynią. Dokładnie, ja zakładam, że ten pomysł zmieniał się nie raz, ale on był zmieniany wewnętrznie przez osoby, które pracowały nad tym projektem. A jaki wpływ Tencent ma na Parasite? To tu już jest w ogóle ciężko powiedzieć, bo oni ze swoim produktem dopiero będą wchodzili na rynek, pracują nad nim intensywnie. Exit Plan to już dla mnie jest w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, ich gra była zablokowana na początku w Chinach. Nie wiem w ogóle, co się stało. Mówię tutaj o... wyleciał mi kompletnie z głowy. Pomyliłeś, bo faktycznie była taka wariacja z Poland Ballem na temat Heroes of Might and Magic, która była zablokowana, natomiast była też inna gra z Poland Ballem i właśnie za nią odpowiada Exit Plan Games. Okej, dobrze, to wtedy w takim razie ja pokręcię. No ale pytanie właśnie, co oni mogą zrobić, no bo jeśli to są spółki, jeszcze raz, w których oni mają 5% i na przykład akcjonariusz jest rozproszony albo są wciąż więksi akcjonariusze, no to Tencent
ewidentnie wszedł zobaczyć, co się dzieje i inwestycyjnie. Jeśli to są większe takie pakiety, no to będziemy czekali. I ja tu się spodziewam w Polsce tak naprawdę, że ten cent został takim, no mówimy o ten cencie dużo wczoraj, dużo dzisiaj, jako przykład, no i wydaje mi się, że w ciągu najbliższych lat będziemy mieli takich tematów, takich nazw, które się pojawiają, tak jak Embracer, o którym moim zdaniem mało się mówi. W ogóle się praktycznie wcześniej nie wspominało w kontekście naszej branży, póki właśnie nie wpadło takie duże przejęcie. Wszyscy znali, wszyscy oczywiście Koch Media znają, ale gdzieś tam to się odbywało. No, pytanie, na co oni mogą sobie pozwolić, co może, na co zarząd sobie może pozwolić, jaki jest statut spółki, no, jest bardzo dużo zmiennych na to. Nikt by nie chciał tak naprawdę, żeby ktoś z zewnątrz ingerował bezpośrednio w projekty. Mówię tutaj już o towarach, o grach, więc zobaczymy tak naprawdę, bo jeśli z tym centrum, to jeszcze jest wcześniej moim zdaniem. Zobaczymy. No, oczywiście patriotycznie żeśmy wszyscy zwrócili uwagę na Embracera, kiedy przyjmował Hogów. Natomiast godzi się zauważyć, że całkiem niedawno pozyskał przecież Gearboxa, twórców serii Borderlands bestsellerowej. Krzysztof Król i Maciej Hebda, ja się was chciałem poradzić. To znaczy, przypuśćmy, że przygotowywałbym swoją spółkę do przejęcia przez jakiś podmiot zagraniczny. W jaki sposób powinienem skonstruować umowę, żeby miało to ręce i nogi, żeby zagwarantować, no, że nic się z nią złego nie stanie. Czy na przykład będzie jakąś opcją pozostawienie zarządu, który mógłby pomiędzy tym nowym właścicielem a zespołem stanowić pewien bufor? Zaczniemy może od Macieja Hebdy, bo się od dawna nie wypowiadał. Może jakby zanim do sedna pytania, to tak się zastanawiam głośno. Wydaje mi się, że mamy trzy motywacje takie kupującego. Czyli jakby pierwsza, nazwijmy to motywacja Tencenta, czyli kupujemy udział w rynku, kupujemy pakiet mniejszościowy, wierzymy fundamentalnie w cały rynek gier i jakby siejemy szeroko, chcemy sobie po prostu ten rynek kupić. Druga motywacja jest taka, chcemy kupić IP, ale na przykład wydaje nam się, że możemy daną grę lepiej poprowadzić albo ją rozwinąć. I trzecia motywacja, kupujemy zespół albo know-how, bo wierzymy, że nie dość, że ten zespół jakby robi teraz świetną grę, to jeszcze w przyszłości może zrobić wiele świetnych gier. I jakby w zależności od tej motywacji wydaje mi się, że i troszkę inaczej należy myśleć o tym przygotowaniu czy o umowach inwestycyjnych. Jakby może ten przykład czy ta motywacja wiary w zespół i know-how, wydaje mi się, że ważne tutaj jest takie myślenie jakby o zmotywowaniu czy związaniu długoterminowo tego zespołu z kupującym. Najczęściej to się odbywa poprzez tak zwany earnout, czyli to są takie zapisy w umowie inwestycyjnej, że na przykład sprzedający czy founderzy, założyciele danego studia zostają na kilka lat, pracują nad daną grą, czy nazwijmy to prowadzą tą grę, jeśli to jest gra mobilna, i w zależności od osiągniętych wyników dostają po prostu premię, czy część jakby zapłaty jest odroczona w czasie. Czyli może być tak, że na przykład płacimy powiedzmy 100 milionów za studio i klauzula earnout na najbliższe 3 lata, jeszcze 30 milionów, jeśli będą dobre wyniki, czy jeśli zespół zostanie. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z takich ważniejszych zapisów dla sprzedających, czy dla studia, które się przygotowuje do sprzedaży. Ad vocem Krzysztof Król. Wiesz co, to zależy, jak zawsze. Zależy też na czym tobie zależy jako studiu, które chce być przejęte. Oczywiście, jeżeli mówimy o przejęciu, mówimy tutaj o objęciu jakiegoś tam pakietu większościowego. Na pewno, jeżeli masz jakieś IP, na których ci zależy i z którymi wiążesz przyszłość, wiążesz swoje kolejne projekty, no bardzo dobrze byłoby zastosować takie zapisy w umowie, które mówią o tym, że ta firma przejmująca nie może przez, nie wiem, chociażby X lat tych IP sprzedać. I jeżeli ty chcesz opracowywać projekty na ich podstawie, dają ci ku temu wolną rękę.
Jeżeli zależy takiemu małemu studiu tylko i wyłącznie na tym, aby wejść gdzieś w siatkę kontaktów kogoś większego i pozyskać dostęp do projektów, do możliwości relokacji zespołu, pozyskania nowych osób do swojego zespołu, no to tutaj możemy zgodzić się na więcej, ponieważ pewnie przez jakiś czas jest taka szansa, że stajemy się po prostu, no często brzydko mówiąc, wyrobnikiem, takim work for hire, gdzie ta większa firma zleca nam pewne projekty i my sobie budujemy gdzieś tam naszą renomę na tych mniejszych projektach, żeby potem móc zacząć robić coś większego, coś własnego. Kolejna rzecz to zarząd, o którym wspomniałeś. Na pewno taka większa firma przejmująca ma na uwadze kadrę zarządzającą i chce przejąć dane studio, dany zespół, między innymi dlatego widząc, jak ten zespół jest prowadzony, więc tutaj ty jako zarząd na pewno też chciałbyś się zabezpieczyć na kolejnych kilka lat, zawierając taką klauzulę w umowie, że tym zarządem pozostajesz, natomiast po tych kilku latach wszystko zależne też jest od wyników. No tutaj jest bardzo dużo zależności i tak jak mówię, to wszystko skupia się na tym, czego ty jako małe studio tak naprawdę chcesz, będąc przejmowanym przez kogoś większego. Panowie, w takim razie przejdźmy do rundy pytań otwartych, że tak powiem. Troszkę już sobie pomówiliśmy o tych głośnych przejęciach, które były na językach całego świata. Myślę tutaj o Activision Blizzard, o Gloomobile, o Zyndze oczywiście, o Gearboxie, który padł również w rozmowie. Nie jest też tajemnicą, że kupca szuka chociażby Ubisoft. Zastanawiam się, czy w dobie rosnących budżetów marketingowych, w dobie rosnących budżetów produkcyjnych, no te zespoły tworzące AA czy AAA, coraz częściej też dodatkową literkę A stawia, już są cztery w ogóle w związku właśnie z rosnącymi kosztami. Czy jesteśmy jako branża skazani na przyjęcia i fuzje? Kto by chciał zacząć? Może tutaj jeszcze dwa słowa ode mnie. W pewnym stopniu na pewno jesteśmy skazani na fuzję i przejęcie, ponieważ te przykłady z ostatnich lat pokazują, że no to gdzieś ma sens i bardzo często się udaje, pozwalając tworzyć gdzieś tam jeszcze większe rzeczy. Na pewno, ale na pewno gdzieś tam ta kategoria studiów indie pozostanie, ponieważ nie każde małe studio chce wchodzić na ten poziom double, triple-A'ów, chce tworzyć coś bardziej niszowego, coś dla mniejszych społeczności i często tego typu podmioty nie wpasowują się w to portfolio dużej spółki przejmującej, więc gdzieś tam ten rynek indie w dalszym ciągu będzie istniał i tych małych studiów deweloperskich w dalszym ciągu będzie sporo. Dobra, tylko w takim razie pytanie dodatkowe. Zarówno Electronic Arts, jak i Take-Two i Ubisoft mają takie programy dla zespołów niezależnych, to znaczy one nie funkcjonują nawet w strukturach grupy, natomiast korzystają z jej potencjału w dotarciu do mediów, nie wiem, w zaprezentowaniu się podczas prestiżowych konferencji. Czy to też nie jest jakaś droga dla zespołów niezależnych? Tym bardziej, że jako się rzekło, bo już padł ten wątek podczas konferencji, coraz śmielej się mówi wręcz o indie apokalipsie. Na Steamie samym w zeszłym roku zadebiutowało, jeżeli się nie mylę, 11 tysięcy produkcji. Trudno po prostu, coraz trudniej się na ich tle wyróżnić. Może ja powiem parę słów, ponieważ wydaje mi się, że my dość dużo pracujemy z indie deweloperami. W takich rozmów przeprowadzamy setki tak naprawdę rocznie i tylko nawiązując do tego poprzedniego pytania, na pewno konsolidacja nas czeka, bo trzeba spojrzeć na branże troszkę bardziej dojrzałe. Muzyczna, filmowa, wiadomo, że to są branże rozrywkowe i tutaj mówię o studiach, ale na przykład jeśli patrzymy nawet na branżę motoryzacyjną, to jest normalne, że branże dojrzałe się konsolidują, wchodzą w grupy, ponieważ no, jakkolwiek to nie brzmi trywialnie, w grupie siła,
i można coś więcej ugrać, można troszkę rozproszyć ryzyko. Dywersyfikować. Oraz, to dokładnie. Poprzednim razem jakoś nie było problemu. I na pewno, ale to nie będzie tak, że kompletnie w którymś momencie zostaniemy z wielkimi grupami kapitałowymi i tyle. Ponieważ, i tutaj właśnie przechodząc do wątku o indie deweloperach, którzy współpracują z takimi studiami jak Microsoft, albo którzy zaczynali, a przechodzą potem w jakieś wyższe, zawsze będą zespoły, ludzie, jednostki, które będą chciały zacząć sami od swojej gry. I to jest coś, co ja widzę, rozmawiając z deweloperami. To są zespoły jedno, dwu, trzy, pięcioosobowe i ci ludzie na przykład często też się bronią na przykład o współpracy z wydawcą, bo dla nich już to się kojarzy, że to jest jakaś ingerencja z zewnątrz. Nie porównuję, że to jest ta sama sytuacja, ale ci ludzie bardzo często traktują te swoje gry jako dzieło życia, nie abstrahując od tego, co oni robią, wiadomo, ale bardzo często potem się zdarzają z tą rzeczywistością, bo na przykład skupiają się przez rok czy dwa lata na produkcji takiej gry, wrzucają grę na Steama i nic, bo na przykład taka osoba nie miała czasu, nie miała siły, nie potrafiła się skupić na innych aspektach. Tutaj mówię o marketingu, bo wciąż gdzieś tam się obracam w kwestii wydawniczej. I potem wydaje mi się, że gdzieś ci ludzie skłaniają się ku wydawcom, ku większym grupom, tak na przykład właśnie jak Microsoft. A Microsoft co robi? To też może troszkę nawiązanie do jeszcze poprzedniego pytania a propos zespołu i IP. Bo Microsoft jak zawsze podkreśla o tym, że te zespoły i studia, które wchłania do swojej struktury, są ważne i to są zawsze studia renomowane. Tak jednak im bardzo chodzi o IP, bo potem te IP są w Game Passie i to wszystko pięknie też wygląda. I ja nie mówię, że to jest źle, bo potem mamy, my jako gracze też korzystamy na tym, że takie tytuły jak Hellblade: Senua's Sacrifice dostają sequel z dużo większym budżetem i mogą ci ludzie rozwijać ten tytuł w swoim tempie, bo mają wsparcie finansowe takiej dużej grupy, więc na pewno będziemy mieli wciąż nowo powstające studia indie, na pewno będą studia, które będą się gdzieś trzymały tego, bo to też wczoraj się pojawiło na panelu, są studia, które lubią ten klimat, vibe, pozostawianie gdzieś między 20, 30, 40 osób, nie chcą się rozrastać, nie chcą do niczego należeć, do nikogo należeć. Pytanie, czy nie będą musieli, to wszystko weryfikuje tak naprawdę sukces produkcji i sprzedaż i aż tak mi głupio mówić, ale z tyle zależności, że bardzo bym chciał mieć szklaną kulę. Odnośnie do tej poduszki finansowej, to rzeczywiście Microsoft zapewnia ją chociażby zespołom bardzo utytułowanym, które w ostatnich latach poradziły sobie troszkę gorzej. Myślę tutaj o In Exile przejętym, myślę tutaj o Double Fine i Obsidian Entertainment, które również dołączyło do rodziny Microsoftu. Damian, powiedziałeś natomiast takie zdanie, że są zespoły, które wzbraniają się przed współpracą z wydawcą i tutaj pytanie do Krzysztofa Kostowskiego, ponieważ od czasu do czasu podczytuję sobie czaty różne z tobą i narzekałeś na dwa takie zespoły, myślę tutaj o Moonlicie i Simfabriku, które, cytuję, poszły swoją drogą. Czy mógłbyś się tutaj odnieść do sprawy? Znaczy, narzekałem raczej nie, po prostu stwierdzam, że poszły jak swoją drogą. Okay. My mamy jako grupa obecnie 124 spółek, mamy powiedzmy spis jakichś zasad, czyli jeśli jest premiera jednej gry, no to w sumie tam na dziesiątkach, setkach stron steamowych ta gra jest powiedzmy sobie pokazywana. To nam daje te często jakieś udane albo wizualnie widoczne wejścia, ponieważ będąc na kilkuset stronach steamowych możemy tym jednym banerem na każdej stronie podnieść. No i powiedzmy sobie, jest ten zbiór zasad i kto trzyma się tych zasad, korzysta właśnie w tym systemie powiedzmy banerowym, który dla steamowców jest ważny, ale też musi powiedzmy puszczać dema, prologi, jeśli jest spółką giełdową, bardzo mi miło, jeśli raporty naszych spółek są opisane, tak jak na przykład mój kar mechanikowy, ile się sprzedało, jaka była już lista, ile się z niej aktywowało i wszystko.
ale część spółek nie chce tych rzeczy, powiedzmy, chce iść inną torem, nie chce raportów, nie chce też badać rynku, chce w ciemno na przykład wziąć pieniądze od inwestora, zrobić sobie grę w ciemno. Więc trudno, żebym jako grupa, żebyśmy brali, albo ja, żebym brał odpowiedzialność za takie podmioty, które mają inne wejście, czy z transparentnością, czy podejściem do rynku lub innymi elementami, które mamy zapisane, i one wtedy, ja jasno mówię, poszły w swoim kierunku. To nie oznacza, że jako akcjonariusz nie będziemy dalej w akcjonariacie. Będziemy, bo za bardzo nie handlujemy tymi spółkami, ale rzeczywiście już, powiedzmy, będziemy jako pasywny inwestor finansowy, a nie aktywna spółka z grupy. Mamy, słuchajcie, pytanie od publiczności. Swoją drogą zachęcam nieustająco do tego, żeby w sekcji komentarzy naszych gości wypytywać. Niejaki Samwise Gamgee, nie wiem dlaczego przez M, zapytuje, czy realny jest zakup CDP przez takiego Blizzarda czy Yupi. No i może Maciej, który się nie odzywał od jakiegoś czasu, spróbuje się zabawić w takiego profetyka. Pytanie, czy realne, to pewnie jakby pytanie do akcjonariuszy CDP, ale kierunkowo wydaje mi się, że tak, w sensie wydaje mi się, że branża będzie się konsolidować pewnie wokół platform dystrybucyjnych, czyli to, co już widzimy, Microsoft buduje ekosystem Xboxa, Sony PlayStation, Epic też jest jakby coraz bardziej agresywny, jeśli chodzi o przejęcia. Na rynku mobilnym też tą konsolidację widać i wydaje mi się, że jakby studiom niezależnym będzie coraz trudniej się przebić, chyba że mają naprawdę niezwykle znane i popularne IP. Akurat CD Projekt jest tutaj pewnie wyjątkiem, im będzie łatwiej, ale jakby jeszcze ciągnąc ten wątek tego, czy Indie ma rację bytu, jak najbardziej tak, ale wydaje mi się, że będzie coraz trudniej. I pewnie kierunek taki jak wydawnictwo, czyli publishing przez dużych graczy, to będzie coraz częściej wybierana ścieżka. Natomiast no, takie spekulowanie, czy jakby realny jest zakup, ciężko powiedzieć. Kwestia ceny, kwestia warunków. Często jest tak, że jeśli faktycznie spółka jest, nazwijmy to, taka founder-led, czyli że founderzy, założyciele mają na tyle duży pakiet, że ją jeszcze kontrolują, no to gdzieś taka jakby pragnienie niezależności może być tak duże, że bez względu na cenę po prostu mówią nie. Jest pewnie sporo przykładów takich studiów, które dobrze sobie radzą i puka do drzwi do nich co jakiś czas właśnie Microsoft czy EA czy Blizzard, mówią nie, nie potrzebują i takie przypadki też pewnie będą. Okej, tylko pytanie, czy w takim razie, bo nie jest tajemnicą, to nie jest prawda objawiona, co teraz mówię. CDP przez bardzo, bardzo długi czas, przez lata się borykał z bałaganem w dokumentacji, z crunchem, z no, niemożnością organizacji tej firmy w taki sposób, w wyniku którego mogłaby ona pracować efektywnie, a zarazem no, nie odstraszać talentów, no bo to jest chyba problem, z jakim się każde duże studio boryka, ale CDP w pewnej mierze szczególnie, to znaczy po premierze no następuje ten wyciek talentów i wiele kompetencji trzeba de facto budować de novo. Czy przejęcie przez takiego właśnie wydawcę, który no, ma trochę większe doświadczenia, ma trochę lepszą kulturę pracy, nie mogłoby uzdrowić sytuacji w firmie? Damian się uśmiecha, liczy na Damiana. Czemu nie? Kazus CD Projektu jest dość skomplikowany i moim zdaniem rozłożony na parę lat, bo oni tak naprawdę od produkcji Wiedźmina pierwszego mieli zawsze problemy z rotacją. Tam były głośne, że tak powiem, transfery, odejścia, przejścia. I to też trochę nawiązuje do tego, co jest najważniejsze przy przejęciu, czy zespół, czy IP. No ale jeśli sobie popatrzymy na niektóre spółki, które mają niesamowite IP, to nagle się okazuje, że tych ludzi, którzy pracowali nad tym IP, już dawno nie ma w tej spółce. No i pytanie, co teraz zrobić? Ja też o tym wspominałem na poprzednim panelu, że przejście na z Red Engine na Unreal Engine 5 spowoduje przetasowania na rynku
pracy w game devie, podejrzewam, że po prostu CD będzie próbował ściągnąć naprawdę solidnych. Oczywiście będą wewnętrznie się szkolić w ramach rozwoju tego silnika, bo muszą ten silnik dostosować, ale na pewno będą ściągali pracowników. No i pytanie tutaj Maciej wspomniał, że są firmy tak naprawdę zarządzane od lat przez współzałożycieli. I to też był taki głos na wczorajszym panelu przez Michała, że zarząd mógłby troszkę więcej zrobić, żeby poprawić sytuację CDP-u. Ja tego nie oceniam. Jest troszkę w tym, żeby zachęcić, bo tak naprawdę dzisiaj nawet była informacja, że Bank of America obniżył cenę docelową akcji CDP-u. W tej chwili chyba na otwarcie było tam poniżej 100 zł za akcję. Wiem, że mówimy o cenach akcji, ale wciąż, która się równała z kursem z 2018 roku, a Bank of America tak naprawdę wezwał, że ta cena powinna wynosić 55 zł, co jest tak naprawdę, wiadomo, że to jest tylko sytuacja giełdowa, ale są sytuacje, które wpływają na to. I po cyberpunku, w trakcie cyberpunka, to sprawiło, że na firmę troszkę inaczej patrzą inwestorzy, inaczej patrzą pracownicy. Bardzo bym chciał móc albo wiedzieć, jak pomóc, jeśli oni w ogóle potrzebują pomocy, bo może oni mają jakiś plan. Znaczy wprowadzają ten program RED 2.0, mieli szkolenia i starają się zmienić swoją metodykę pracy. Mam nadzieję. I tak jak mówiłem, na pewno będzie nowy napływ pracowników do CDP-u, ponieważ to wspominałem też 2 godziny temu, wielu ludziom się marzy praca nad Wiedźminem i to jest coś, co przyciąga i co przyciągnie, więc zobaczymy, co będzie. Wiadomo, że to jest kwestia paru ładnych lat. Ja sobie tylko wyobrażam, ile pracy ich czeka nad nowym silnikiem, młodym silnikiem, bo tak naprawdę piąta wersja jest dość młodym silnikiem i średnio śladującym do RPG-ów tak naprawdę. Wydaje mi się, że i tak może być troszkę lepszy niż Red Engine, wieloletni Red Engine, ale no zobaczymy. Ja im życzę szczęścia i naprawdę konkretnych pomysłów i realizacji tych pomysłów, bo tak samo były plany naprawy cyberpunka, to się przedłuża, przeciąga i wiadomo, że gdzieś się słyszy powody tego, ale trzeba się troszkę wziąć w kupę i zabrać chyba za to, ale no życzę szczęścia po prostu im i wtedy możemy rozmawiać o tym, bo pytanie, czy jakiś duży gracz zagraniczny teraz, który by miał teraz wejść, nawet z perspektywy roku, czy on by tą sytuację poprawił, czy trzeba dać troszkę czasu spółce samej, żeby ona się nad sobą zastanowiła, żeby oni troszkę się samo naprawili. Zależy od partnera, jak zwykle. Kto to by mógł wejść? Czy ktoś, kto mógłby pomóc, czy ktoś, kto by mógł zabrać IP i tak jak CDEP wiele lat temu łeb ukręcić i do widzenia. No. No, z drugiej strony dzięki temu, że łeb ukręcił, powstało ile Wimbit Studios, które poszło zupełnie własną drogą, które ma w rynku naprawdę mocne marki, no i no można to chyba śmiało powiedzieć, przebiło sukcesem Metropolis Software. Panowie, na koniec, ponieważ zostało nam raptem kilka minut, chciałem się was zapytać, czy tego typu transakcje, czy fuzje, czy przejęcia to jest, powiedziałbym, jakaś alternatywa dla finansowania, dla giełdy, ponieważ no, jak refren, jak bumerang powraca podczas tej konferencji, że sentyment się po końcówce roku 2020 względem spółek game devowych chyba trochę wyczerpał. Jeśli będą jakieś wezwania, to sentyment może się troszeczkę poprawić, jeśli w ogóle to jest moment na wezwanie, ale patrząc na ostatnie transakcje, czy na Embracerze, czy te 5% na Nintendo, nie można tego wykluczyć, że pieniądze zaczynają powstawać. Duże paczki pieniędzy, jak widzimy z krajów, które mają na przykład drogą ropę, no to jest minięcie się z rynkiem w 2020 roku, moim zdaniem 4 razy, bo ropa jest razy 2, droższe spółki są połowę tańsze, na przykład, tak uogólniając. Więc jeśli ktoś chciałby się rozwijać, nie licząc, a jak widzimy, wczorajsza transakcja na Embracerze to pokazuje, to ciekawy rynek przed nami. Wyjście kogokolwiek z giełdy, zebranie, teraz mamy chyba jedna spółka, jest wezwanie, ale mówię bardziej o jakimś wezwaniu takim solidnym, to by z powrotem dało zarobić inwestorom,
oraz wprowadziło duże pieniądze, jeśli to byłby większy gracz, duże pieniądze z powrotem na giełdę, które możliwe, że z sentymentem inwestorzy dalej by chcieli zainwestować w kolejne spółki GameDev, ale bez dwóch zdań ostatni rok i ta połówka nie napawają optymizmem inwestorów. Kursy dołują, jest dostosowanie do stop procentowych. Część inwestorów uznaje, że obligacje dające 7% to jest ciekawa forma, na przykład kuponowe inwestowania. Pojawiają się alternatywy versus uciekania przed inflacją versus właśnie giełda, która była w zeszłym roku, ale i tak w wielu sądach to akcje są często tym ważnym, bo dzisiaj jeśli miałbym zainwestować swoje pieniądze, no to same pieniądze na koncie trudno powiedzieć. Jest jakiś papier, który w momencie inflacji jednak dostaje. W firmach, które jednak działają i mogą w nowych warunkach, biorąc pod uwagę inflację, oferować wyroby czy usługi w nowych cenach, dostosowując się do rynku inflacji, moim zdaniem może to szybciej dogonić, ale rynki mamy zdołowane nie tylko na game devie, ale na new techach i nie tylko. Moment do przejęć czy ilość pytań kierowana do spółek z mojej wiedzy jest na pewno większa niż była podczas roku 2020, no bo wtedy przejąć coś, co ma, nie wiem, CZ 50, można myśleć, ale lepiej chyba przejmować coś, co ma CZ niższego. Amen. Krzysztof Kostowski z grupy Playway. Ja się z wami, słuchajcie, muszę niestety pożegnać, ponieważ już musimy zmierzać w kierunku kolejnego panelu. Ewa Kumorek-Fedor zastanowi się, czy wraz z zaproszonymi gośćmi, czy 100 spółek game devowych na GPW jest możliwe. Przypomnę, że byli ze mną Damian Pawlak-Firdemik, Krzysztof Król Seven Levels. Dzięki serdeczne. Krzysztof Kostowski Playway. I Maciej Hebda, Huge Games. Dziękuję bardzo. Zostańcie z nami.